Eurowizja. Kolejny gwiazdor spektakularnego muzycznego show stał się ofiarą olbrzymiej tragedii. Muzyk został znaleziony martwy we własnym łóżku. Reprezentant jednego z europejskich krajów był ulubieńcem tysięcy fanów. Miłośnicy muzyki nie mogą uwierzyć w to, że śmierć zabrała go tak szybko. To niewyobrażalna strata. Eurowizja w 2013 roku odbywała się po raz 58, tym razem w malowniczym Malmö w Szwecji. Bezkonkurencyjna okazała się być wówczas reprezentantka Danii, Emmelie de Forest, która zachwyciła publiczność wykonaniem utworu Only Teardrops, opowiadającym o wojnie i pokoju w miłości oraz na świecie. Konkurs sprzed 7 lat był bardzo burzliwy. W mediach szeroko komentowało się kontrowersje dotyczące kupowania i nieprawidłowego zliczania głosów, plagiatu, którego miała dopuścić się reprezentantka Niemiec, a także pierwszego homoseksualnego pocałunku na scenie Eurowizji. Grecki duet, który zajął 6. miejsce, zapisał się w historii żwawym, porywającym utworem Alcohol is Free. Eurowizja. Nie żyje reprezentant Grecji, Agathonas Iakovidis. Media obiegła informacja o śmierci reprezentacja Grecji w 58. Konkursie Eurowizja, Agathonasa Iakovidisa. Muzyk, który wspólnie z zespołem muzycznym Koza Mostra wykonywał singiel Alcohol is Free, został znaleziony martwy we własnym łóżku. Z pożegnania, które pojawiło się na stronie legendarnego widowiska muzycznego, wynika, że gwiazdor odszedł w środę, 5 sierpnia bieżącego roku. Miał 65 lat. Przyczyną nagłej śmierci Agathonasa Iakovidisa był zawał serca. Wokalistka nie cierpiał wcześniej na żadne choroby przewlekłe. Agathonas Iakovidis do końca życia był bardzo aktywny zawodowo. Muzyka była ogromną pasją Greka. W maju tego roku widzowie mogli po raz ostatni posłuchać jego śpiewu. Wokalista wystąpił wówczas przed jednym ze szpitali w Salonikach, chcąc tym samym oddać hołd lekarzom, którzy ciężko pracują, walcząc o zdrowie pacjentów zmagających się z chorobą koronawirusową COVID-19. Reprezentant Grecji w konkursie Eurowizja wykonywał folkową muzykę rebetiko, głównie w swoim ojczystym języku. Szumowski ogłosił powrót obostrzeń. Obowiązkowe maseczki w każdym miejscu wracają do aż 19 powiatów. Agathonas Iakovidis urodził się w 1955 roku w Langadas w Salonikach. Był synem uchodźców pochodzących z terenów Azji Mniejszej. Zawodowo związał się z muzyką jako 18-latek. Samodzielnie nauczył się gry na instrumentach strunowych takich jak gitara, mandolina i mandola. Wkrótce dołączył do greckiego zespołu Rembetiko Syngrotima Thessalonikis, we współpracy z którym nagrał 2 albumy i rozpoczął trasę koncertową po Grecji. Szybko doczekał się dużej popularności, szczególnie na terenie swojej ojczyzny. Niestety, to
Źródło: Radio Z.